O, dzwoni, pewnie kurier. Przyszło moje nowe Atari. Zobaczmy. Witamy widzów na loadingu, na demonstracji Atari 400 Mini. Hubert właśnie dostał Atari, kurier przyszedł z egzemplarzem i chcemy zrobić taki trochę sztuczny unboxing, bo tak naprawdę ja już otworzyłem to wcześniej, natomiast teraz chciałem, żeby Hubert przejrzał, ale Hubert wcześniej nie otwierał, jeszcze nie wie, co jest w środku. Wszystko się teraz okaże, jakie będzie przeżywał emocje. Dobra, zobaczmy faktycznie. Pudełeczko się wydaje bardzo małe, ja się spodziewam, że to będzie większe. Tym bardziej, że ja miałem do tej pory tylko styczność z Commodore 64 Maxi z tej kolekcji. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Od razu rzuca się w oczy piękny joystick klasyczny, ten CX-30 bodajże. Tak, tylko zwróć uwagę, on ma o wiele więcej przycisków. No właśnie, tu ma przycisk, tu ma przyciski. I klasyczny Fire. Tak, jeszcze jest ciekawy taki przycisk schowany na rogu. Ten właśnie go zlokalizowałem. I jeszcze są przyciski przy gałce. Na górze. Mamy cztery przyciski pewnie jakieś do sterowania, lewo, prawo, góra, dół. No dobra, zobaczmy. Wyjmiemy go sobie na bok. Instrukcja obsługi. Mężczyźni nie czytają instrukcji obsługi. Tak, ale jest przy okazji po polsku. To jest po polsku rzeczywiście. Skrócona instrukcja. No i piękny sprzęt, ale jaki malutki. Nie spodziewałem się. I teraz możemy chyba to pudełko już odsunąć. Zobaczyć, jest nawet z pokrywą. Fantastycznie. No i piękne Atari. Zobaczmy, z czego ono się składa. Tutaj jakiś wentylator. Cztery porty USB na joysticki. Z tyłu mamy port USB pewnie na kartę pamięci, HDMI i złącze do ładowania USB-C, power. O, guziczki są. Bardzo fajnie to wygląda. A tutaj ta klapka się pewnie nie otwiera. No właśnie, nie wiem otwiera, to samo. Ale wygląda jakby się otwierało. Bo wiedziałem, że klawiatura nie działa, ale jednak byłem pewien, że ten kartridż może się da otworzyć. Tak. Szczególnie, że naprawdę jest tak zasymulowany, jakby się dało tam nacisnąć. Tak, ten guzik jest po prostu do złudzenia podobny do działającego. No ale bardzo fajny kawałek sprzętu, leciutki. Pewnie go przetestuję w praktyce. Okej, to pokażę Wam na początku. W ogóle nie pokazaliśmy tego przy otwieraniu pudełka, ale znajduje tam się jeszcze w zestawie kabel HDMI i kabel taki do ładowania Atari. Problem jedynie jest taki, że ten kabel, który jest umieszczony razem z Atari, faktycznie jakoś lepiej działa niż różne inne ładowarki, które możemy mieć w domu. Więc się nie dziwmy, że może nie działać to Atari ładowane z jakąś naszą ładowarką. Ten kabel, który jest umieszczony w pudełku, powinien działać. Dobra, no i mamy taką podstawową przypominający interfejs, który występował w Amidze Mini. W Commodore 64 też, w tym Maxi Mini, też była podobna wersja, więc mamy wbudowane gry, które sobie możemy uruchamiać, plus, co nas, oczywiście dla nas najważniejsze wszystkich, to jest, że można podłączyć USB. Przez USB podłączyć jakiegoś pendrive'a i na tym pendrive'ie wrzucić wszystkie gry świata, jakie się pojawiły na Atari 400, na Atari 800, na nasze XXL, takie mówię nasze, bo były najbardziej popularne w Polsce, na Atari 2600, Atari 5200 i 7800. Przy czym 5200 to są, z tego co wiem, to są pewne problemy z emulacją, bo tam był taki ten dziwny kontroler, taki dziwny pad. I emulacja jego nie jest taka prosta. Z ciekawych rzeczy, jakie tu mamy, to tak, żebym nie skłamał teraz, to chyba jest 25 gier, tam było 25 gier bodajże. Są dwie gry podobno ukryte, które można odblokować albo kupując drugi joystick, czy wiosełka pada takiego od nich, to się odblokowują, ale podobno są też triki, żeby podłączyć, nie wiem, chyba pada od PlayStation 4,
i też to może zadziałać. Mi się wtedy pojawiają też dwie nowe gry. Dobra, my tu sobie graliśmy w Bruce Lee, ale to na razie go z niego wyjdę. Mamy podstawowe opcje, opcje wyświetlania i chyba to jest najciekawsze miejsce. Po pierwsze możemy mieć klasyczne 4x3, a możemy ten Pixel Perfect uruchomić tryb, czyli są wtedy takie idealne są te piksele. I fajna rzecz, że możemy taki efekt CRT, czyli po prostu ten symulacja skylinesów. I jeszcze taka nowa rzecz, tego nie kojarzę z poprzednich tych konsol, czyli możemy sobie, bo mamy jednak wyświetlanie w trybie 4x3 na ekranie zwykle 16x9, to staje nam dużo pustego pola i możemy sobie wybrać właśnie różne klimatyczne właśnie ramki dookoła. Ja zawsze byłem przekonany do czarnej ramki jak w oryginale, ale włącz jaką uważasz. Czyli taką w ogóle, taką myślą. Tak, dla mnie klasik. No dobra, możemy zobaczyć jak to będzie działać. CRT efektu włączymy. To są te po prostu scanliny, czyli te charakterystyczne linie, które się pojawiają w tle. Język, fajnie, że jest polski. To jest tak pokazuje, że ta Polska, przynajmniej dla 8-bitowców i 16-bitowców, no to też jest tutaj jakimś ważnym rynkiem dla tego producenta. Strasznie fajne. W opcjach zaawansowanych będziemy mogli robić uaktualnienia. Wkrótce ma być jakieś już uaktualnienie pierwsze. Chyba więcej tu nie ma. A, opcje systemowe, głośność muzyki. No ale podejrzewam, że jak tu będą dochodzić jakieś kolejne opcje, które zaawansowani użytkownicy będą się domagać. Dobrze. W ogóle jeszcze chciałem Hubert spytać też a propos tego, jak w ogóle, że pamiętasz, jak otwierałeś prawdziwy swój Atari 130 grałeś. Pamiętam, miałem Atari 130 XE i to był luty 88 chyba albo 7. 7 myślę. Pamiętam, no, zapach, ten karton był Atari 130 XE z magnetofonem XC12. Nie miałem żadnych gier tego dnia. Pamiętam, że przepisałem z książki o Basicu jakiś program prosty, ale mi nie zadziałał, jak się okazało, i nie wiedziałem, jak przejść z jednej linii do drugiej, więc wciskałem break zamiast return. I dopiero później się zorientowałem, że trzeba return, ale no nie znałem angielskiego wtedy. To był komputer z Proveksu, więc nie miał polskiej instrukcji. Albo nie wiem, czy był z Proveksu. Skąd? Wiem, że z Pruszkowa pochodził pod Warszawą. No ale pamiętam, jakby to było dziś. Także bardzo miłe wspomnienie. Ten też jest fajny. Mamy tu od razu kilka gierek, takich tytułów, które przykuwają wzrok. No, mamy Mula z takich bardziej zaawansowanych. Ja w ogóle tylko powiem, dodam z Mulem, bo czytałem, że tam jest jakaś taka wersja, którą oni wykorzystali, że ma z jakimś błędem, z jakimś glitchem takim interfejsowym. Już obiecali, że w najbliższym, bo tam parę ludzi i się zbuntowało, że chcą, żądają tej takiej poprawionej wersji, spatchowanej i ma się pojawić w pierwszym już w tym update'cie właśnie ten taki mule z poprawioną tą grafiką. Ciekawe są te opisy. Tutaj na przykład to Wavy Navy widać, to jest jakiś klasyk, ale opis tej strategicznej grze o bitwach morskich dowodzisz okrętem, tak? To taki działający na wyobraźnię, może teraz już w naszym wieku te wyobraźnia aż tak nie działa, ale miło, że to jest w tym klimacie cały czas utrzymane. No właśnie, z ciekawych jeszcze tutaj trybów, które będziemy na bieżąco pokazywać, no to jeszcze widać na dole parę rzeczy, no my możemy zapisane gry, nie mam akurat chyba przy tych grach, o mam akurat Bruce Lee, czyli Lee, można sobie zapisywać gry. Jest fajna nowa opcja, której chyba nie było we wcześniejszych konsolach, czyli można zablokować ten save, dlatego że właśnie czasami jak to się szybko tam zapisuje grę, to można było sobie nadpisać bardzo łatwo. A teraz można ją zablokować po prostu przyciskiem, kółeczka się pojawia i wtedy mamy bezpieczny ten save. To jest super sprawa. Bardzo mi się podoba, że takie oni, jednak ten producent i w uaktualnieniach i w kolejnych, jak widać, konsolach dodaje coś nowego, jakieś nowe takie nowe właściwości, nowe cechy, tak. Co tu jeszcze można by powiedzieć? Jest bardzo ważny, w ogóle ten można sobie tam przełączać za pomocą takiego skrótu klawiszowego tryb dla praworęcznych i leworęcznych. Znaczy, praworęcznych jest domyślnie, można sobie ustawić dla leworęcznych, czyli właśnie joystick. Mamy jakąś pomoc też takich podstawowych przycisków, ale związanych. My teraz gramy właśnie na padzie od PlayStation 5.
I dlatego, że przez taki adapterek 8BitDo, który pozwala podłączać zdalnie najróżniejsze kontrolery nowoczesne, współczesne, między innymi od właśnie PlayStation 5. Natomiast mamy też połączony klasyczny joystick przez taką przejściówkę, i teraz nie widać, to jest przejściówka od Jakuba Husaka, która umożliwia, że można grać właśnie oryginalnymi joystickami, takimi po atarowskim porcie, przez USB mamy po prostu taką przejściówkę. Też bardzo fajna sprawa. No dobra, zobaczmy, jakie są gry jeszcze, bo z takich dla nas najciekawszych no to jest Lee, czyli Bruce Lee, Millie Pete, tak. Asteroids to klasyka. Tak, w ogóle z Millie Pete mam, no ale to może dojdziemy, to może uruchomimy, nie wiem, którą pierwszą proponujesz? Pamiętam, że z tej kolekcji moje pierwsze gry to będzie Crystal Castles, Boulder Dash i Bruce Lee. No to proszę, Crystal Castles, mamy na kasecie w ogóle. No właśnie tak, mamy to na kasecie. I ta gra na początku strasznie mnie pochłonęła, ale później jednak uznałem, że nie jest to mój typ, więc do tej gry wracam pierwszy raz od chyba 88-89 roku. Aha, widać, że ona powstała w 88, tak. Czyli ja musiałem komputer dostać też w 88. To ciekawe, że ta gra... Nie, jest... wydaje mi się, że w 87. Ale to była jedna z moich pierwszych gier, właśnie. Więc ciekawe dlaczego... Bo jestem prawie pewien, że właśnie... Chociaż czekaj. Nie, no tak. Ja na komunie zostałem. A ty miałeś wcześniej. Ja miałem wcześniej. A ja miałem w 87 komunie. Bo miałem tam rok od ciebie później. Nie zdałem na religii. No tak naprawdę poszedłem później na religię. O rok. W ogóle my sobie korzystamy z bezprzewodowej klawiatury i symulujemy tą klawiaturę Atari, dlatego że na Atari Mini ta klawiaturka w ogóle oczywiście nie działa. Ona jest taka tylko... Czy ty grasz? Czy... Nie, nie gram. To aha, dobra. To jest jakieś demko? To nie, uruchomię, żeby wystartował. A, fire. Dobra, i na zmianę będziemy na wygracie chyba. W ogóle co to był? Niedźwiadek jakiś. To mnie chyba świnka. Świnka. Aha, oczywiście na tym padzie nie umiem grać. Dobra, to ja teraz, bo to jest jednak, tutaj jest ten trójwymiar taki. Tak, ale normalnie się lewo, prawo, ej, to ja muszę na tym. Czyli jest na zmianę. Aha, dobra. Hot seat. Ej, ale naprawdę dziwnie się gra. Dziwnie się gra. Ona myśli jakąś bezwładność taką. Tak, tak, on tak skręca za ciebie miejscami. No dobra, ale teraz mi zajął. No i co to? Aha, rozdzielają się. Tu jest taki, tu mi się zawsze podoba. Wziąłem jednak. Tą zżera też? Czyli on też chyba zjada, czy nie? Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Tam chciałem pokazać, nie zdążyłem, można spójrz tak... Miód tam miałeś, o, czyli ten misiek jest słoik z H. Mogę jej zżerać teraz? Nie wiem. Nie. Aż tak to nie pamiętam tej gry. Nie, no to minęło już... No. Nie, o, właśnie to chciałem pokazać. O, żeby... To jest super, że jest jakby głębia taka prawdziwa, że jeden obiekt zasłania drugi. I to tak, dzisiaj to się można z tego śmiać, bo to ma po prostu każda gra jest jakimś podstawowym elementem, ale jednak w 8-bitowcach to był pewien bajer. I jeszcze tak pomysłowo zrobione, że nie to, że my tam włazimy i nas nie widać, tylko że faktycznie cień pokazuje. W ogóle tutaj z fajnych rzeczy jest w tym Atari, że możemy mapować, tak? Czyli możemy zastąpić jedne przyciski przez drugie, czyli z tego co kojarzę po jakimś filmie taki, który prezentował możliwości tego Atari, że można sobie właśnie szczególnie pod takie gry, które mają takie dziwne sterowania przestrzenne z głębią, tak sobie zmapować, żeby było po prostu wygodniej. No chyba się robi wszystko dobrze. Jest ta muzyczka taka charakterystyczna. O! O i kościotrup, to pamiętam. W ogóle oczywiście my atarowcy musieliśmy się posiłkować takimi grami. Jedyne co było jeszcze to Chimera i Airball, który zresztą tu jest. I jeszcze co było z takich gier, takich a la Nightlore? Amarot. Tak, tak. Jeszcze, no nie było ich dużo tak naprawdę. A wiadomo, że po tym jak Nightlore, no dokładnie Nightlore rozpropagował to, bo wcześniej był ten na przykład Attic Attack,
Też miał przecież taką grafikę, ale tak naprawdę... Jak to ty tylko kościotrupa przejrzeć? Da się? Przemłazi na polach. Wiesz, co tam się dzieje z boku? No właśnie, jakiś rekin chodzi? Co to jest? Nie wiem, czy to można... Tylko bez sensu. Ja to nie przejdę pierwszej planszy, jak zwykle. Właściwie zostało. Tak, ale... No to sterowanie jest... Sterowanie jest masakrą. Może zwylatuje w ogóle z planszy też. Jest dziwne. Jednak marzyło się wtedy na Atari na gry... A, Spin Dizzy. Spin Dizzy, tak. To było takie... Spin Dizzy to było dla mnie straszne rozczarowanie, bo myślałem, że jest to gra z serii Dizzy. O jajku. I specjalnie ją chyba kupiłem. Tak, a ona jest ogólnie technicznie taka bardzo dobrze zrobiona, bardzo ciekawie. Ech! Mogę wam tu żyć? Mam już. Ja już mam spadnie. No dobra. Fajnie się to rysowało, tak. O, i teraz nie zdążę wejść i szkielet mi zajmie. Musisz tu być cierpliwy chyba. O, i tu przeszedłeś przez to tajne przejście takim. Nie mogę gdzieś sterować. O. No, śmiało. A, jeszcze tam są, gdzie jest ten bałagan. Gdzie? Tam, gdzie ten rekin niby. Że musisz ich zwabić bardziej. Zaryzykuj. Po całość. Bo tutaj mogła ten... Ojej. Czy to czy nie? Nie wiem, czy ten rekin to jest, czy jest zabójcą, czy to jest jakiś bonus. To stąd już nie wyjdziesz. A, co mu chodzi? Nie, mogę zżerać. Nie, nie śmierć pewnie. Jednego zjadłeś. Tak, a tu musi być jakaś taktyka. No. Nie wiem, co to było. Kusz, bąk? No, nie poszło. Ciekawa gierka. W sumie fajny powrót do przodu. O, właśnie, właśnie. Nie pokazałem najważniejszego feature'a. Zginąłem. I teraz się naciska, tylko żebym sobie przypomniał, tak? Tak. I możemy przewinąć rozgrywkę i proszę, jednak żyje. To jest dobre. To jest w ogóle najfajniejszy feature całego tego Atari. Mi się strasznie podoba. To jest w ogóle mój tak naprawdę się zdecydowałem na zakup tylko dzięki tej opcji. Tak? No wszystkie poszczególne, że Atari, że fajnie sobie wspomnieć, no ale mamy emulatory na innym sprzęcie, no mam na Steam Decku taki emulator, na którym to działa, tak zwany Retro Station, ale jednak tam nie ma tego przewijania, to jest naprawdę cudowne. Bardzo bym chciał, żeby to było w Amidze, tak, w Amidze Mini. Tam jednak jest bardzo dużo gier, które są strasznie też trudne. A może robić na Amidze Mini save state'y takie jakby zrzuty pamięci? Tak, tak, można, tak. Bo to jest zapisywanie można. A więc coś tam jest, tak? Dzięki temu zresztą chyba skończyłem Colorado? Oho. Na tym właśnie którąś grę... A, i Elvira chcesz, zabieram się w końcu skończyć. No i dobra, znowu będę zginął, ale można. I tu fajnie jest, bo to jest chyba tam do 30 sekund, tak? Czy naprawdę można się sporo cofnąć. I super jest ten podgląd, że sobie widzisz, on się naprawdę cofa. Przybijasz jak na wideo. Tak, bo technicznie to jest zwykle tak zrobione, chociaż się zastanawiam, bo technicznie jest tak, że on co pewien czas robi zapis gry. Za ciebie, tak w tle. Ale z drugiej strony to symuluje, on robi to fajnie, bo teraz jak przewijamy, to ja się cofam, on odczytuje, ale od razu puszcza tą grę. Tak. A więc naprawdę daje taki efekt cofanie jak na kasecie VHS. Na wideo. Bardzo fajna opcja. Dobra, jeszcze pokażę wam kilka gier. Może Star Riders, czyli u nas to był Star Riders 2, czyli The Last Starfighter. To w ogóle była moja druga gra na Atari w ogóle. I mam z nią niesamowite wspomnienia, bo to był... Śpię i słyszę tak rano nad ranem, w sobotę rano, słyszę takie dźwięki charakterystyczne, strzałów tych jak ktoś strzela do tych stateczków takich ala T-Fightery, X-Wingi, tak. I mój ojciec gra u mnie w pokoju z Atari, bo wcześniej Atari był w pokoju rodziców, a tutaj jest u mnie w pokoju i mój tata gra w właśnie The Last Starfighter. I dla mnie to było niesamowite, jaka super gra. No ja pamiętam, że jak rodzice kazali mi się już położyć do łóżka, to potem słyszałem właśnie z dużego pokoju, jak grają w River Raid. No.
Oliver Wright właśnie też klasyk. To jest super tutaj, że jak dostaną w skrzydło, że tak się jakby ogień z nich leci, nie? Tak. I w ogóle też to, że one wylatują jakby z tyłu, za nas, po czym czasami powracają, tak manewrują, tak? I też te obroty, no widać po prostu Gwiezdne Wojny, no inspiracja. Ta jaka grafika, no, ile kolorów tutaj tak, jest, nie? Ta atmosfera, tak, widać. No tak, i to właśnie co mówisz, że jest ta planeta na dole. No właśnie, teraz jak wszystkich zniszczyliśmy, to Hubert może właśnie za pomocą spacji przenieść nas i widzimy tutaj floty, które się zbliżają. Bo gra chodzi o to, że najpierw musimy obronić nasz Układ Słoneczny, a później lecimy na Układ Słoneczny przeciwniku, żeby rozwalić im, bombardować im miasta. No pamiętam, że też jak do Słońca się przylatywało, to nabieraliśmy energii wtedy, a potem po hiper... Tak, tak. I tam trzeba bardzo uważać, żeby nie przegrzać się. Tak, tak. Tak się roztapiał. No. Ja to jestem kiepskim pilotem, jak leci. No, co jest? No. No właśnie manewry z Gwiezdnych Wojen, że tak obracają. Mamy radar. W ogóle niesamowite miałem takie wrażenie oglądając... żebym sobie przypomniał teraz tytuł Władcy Przestworzy. Jest serial taki na Apple TV. I miejscami miałem wrażenie, że oglądam trochę bitwy jak właśnie z Gwiezdnych Wojen, co jest zabawne, bo przecież Gwiezdne Wojny się inspirowały właśnie filmami z II Wojny Światowej. Tora, nie wiem, czy Tora akurat ten film, ale kilka filmów właśnie, gdzie były... I ogólnie też dokumentami dotyczącymi walk powietrznych z II Wojny Światowej. No i tutaj on zadaje o wiele większe obrażenia. Jeszcze tylko może pokażemy Słońce. Tak, jeżeli wyjdę z tego. Tak, jak nie wyjdziesz, to też wciekniemy. Aha, dobra, to może jakoś... Tak, z uprzedzeniem, nie? No później był jeszcze taki chyba jeszcze większy, ten ostatni statek. Mega duży. I te statki też nadlatywały, nie wiem, ci pancerniki, niszczyciele nadlatywały nad nasze miasta, na naszych planetach i nie wiem, czy tam ludzi porywali, czy eksterminowali. Tak, czekaj, czy to ta gra? Tak, to no tak, ta, tak, ta, nadlatywali ta, nad miasto. Nadlatywali tak, nad miasto. No dobra, to trzeba uciekać. Uciekamy. Dobra, czyli na Słońce spróbuj. Na chwilę tylko, nie? No i co chyba w ogóle na mapie. To trzeba na mapę. Energii. Tak. O, w ten sposób. No to naprawdę szybko. No. Tak inna wygląda. Planeta, inne kolory. Tak. No dobra, możemy coś następnego dobra, szybko zobaczyć. W ogóle jakbyśmy chcemy właśnie, w każdej chwili możemy wyjść z tej gry, no i zrobić właśnie tego zapis gry, zabezpieczyć sobie, żeby nam nikt nie zablokował i one są na pendrive'ie. Dobrze. Nie wiem, czy on jest na pendrive'ie i czy on to nagrywa swoją drogą, to jest ciekawe. Może te wbudowane nagrywa na właśnie, przecież mógłby tak, on musi tutaj na tą maszynę, bo przecież i tak będzie save działał, a pendrive'a nie będzie. Więc nie, on zapisuje tylko dla tych gier z pendrive'a na pendrive. Dobra, może spróbujmy coś na ugraczy. Dobra. To jest taka dosyć 79 rok. Czy to się nie nazywało One on One? Czy to nie jest tak, to samo? Znaczy, wydaje mi się, że tak. Jeszcze była wcześniej nazywana ten, ojejku, jeszcze miała jedną nazwę. Dobra, wybierz najpierw, żeby to było na dwóch graczy, to jest chyba poziom trudności. Mam nadzieję, że ona jest na dwóch graczy. 79 rok. Nie wiem, czy ona jest na dwóch graczy. To było dziwne. Nie. Ja jestem tym tak, różowym. To poziom trudności musi być. O! W jednej drużynie? Czy to możliwe? To ja biegnę, tak? Ja na razie nie wiem, co trzeba robić. O, to ja mam piłkę teraz, na pewno. Czy jesteś tym czarnym? Ale jak chcesz tam strzał, to się wszystko resetuje. No bo może nie strzał. Coś jest nie tak.
No, to chyba średnie dzieło. Tu może znaczenie mieć, nie pamiętam, co są te ustawienia. O, ja jestem tym, co próbuję. Czyli to są tryby gry, konfiguracje. Tak, czyli teraz ustawiona jest konfiguracja dwóch na dwóch graczy, tak? No dobra, dobra, to zaraz ustawimy. Czyli tak, piątka to będzie... No przejdź po sobie, chyba to jest piąty tryb. Ale się nie, ja się nie mogę ruszyć. Dobra, to jeszcze sprawdzimy. Teraz jest z komputerem. Komputer biega. Teraz jest... To ty rzuciłeś. To ja. Dobra. I dwóch graczy przejdź do dwóm komputerom. Super tryb. Dobra, dobra, dobra. Oj. Ale ja fajerem restartuję. Czyli jest jakiś problem. No to chyba wszystkie sprawdziliśmy. Ty biegasz? Ja biegam. Restartuję. Jakiś błąd jest tutaj. Dobra. Sprawdźmy. To co, możesz wyjść z tego? Co tu jeszcze można przejrzeć, jakieś ciekawe rzeczy? Ja tylko dodam, że tutaj jest ta Servants Piece of God, która jest rewelacyjna, możemy na chwilę odpalić. To jest bardzo złożona gra w sumie, jak na taką konsolkę z wbudowanymi grami. Złożona w sensie, nie wiem jak to wyglądały prawa autorskie, pewnie należą do Atari. No, mamy tu eksplorację świata. Fajnie może być też obserwerem. Nie było tego takiego dema, że teraz, będzie. Teraz będzie. Chyba. Albo i nie. Intro takie. Nie, nie ma intro. No właśnie. Tam było takie charakterystyczne intro jak dłoń z piórem tytułu pisze na ekranie. Wypisuje. Tak. Tego nie będziemy do pubu. Aha, tutaj można zrobić przerwę. W ogóle, tak naprawdę, jakimś po części inspiracją dla Kirby Dragons, czyli grę, którą zrobiliśmy, był właśnie Seven City of God. Tak, tak. Mieliśmy chyba stronę B nagraną. Tak coś kojarzę. Tak, i w ogóle tu jest ten, Parallaxa. Jest Parallaxa. To jest bardzo rzadka na grach na Atari, szczególnie tych z tamtej epoki. Kupujemy statki, ludzi. Dobra, tyle nam to starczy. Tak. W ogóle ja w tą grę pierwszy raz grałem właśnie nie u siebie, tylko widziałem u kolegi z podwórka, takiego Piotrka. U niego byłem i widziałem tą grę, tylko nie pamiętam czy... No, nie wiem na jakie ona było komputery, bo ja pamiętam, że on miał Amstrada. No, na pewno na komputerze były... Czy to było na Amstradzie właśnie. Bo to by mi się nie zgadzało trochę. Bo wydaje mi się, że u niego widziałem to pierwszy raz, ale czy na Amstradzie ta gra była? No i płyniemy, i trochę płyniemy. To, co jest fajne, że mógł być świat ten nasz, ale mógł być też razowo wygenerowany, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Tu prędkość zależy też od kierunku wiatru. Tak. Zaraz powinniśmy, nie tak szybko, bo to, no nie jest może w czasie rzeczywistym, ale jednak trochę się płynie. I to też w Kirby Dragons mieliśmy z tym problem na początku, jak chcieliśmy wprowadzić właśnie czas rzeczywisty. I właśnie ta gra dzisiaj, takie coś, to jest... Nikt w to nie będzie grał, to jest przecież mega nudne, nic się nie dzieje, płyniemy, no. No tak, bo skąd my wypłynęliśmy z Portugalii, tak. Z Hiszpanii? Emocje jak na grzybach po prostu, ale wtedy to tak mnie przeszkadzało, bo było, faktycznie była taka poczucie tajemnicy, że coś eksploruje, bo w końcu możemy coś tam znaleźć. I to jest super, trochę przedłużone może. Ale też z drugiej strony wtedy był taki napięcie, bo spada to jedzenie. Tak. No może zdążymy dopłynąć. No, bo mi się takie pięcie. I od razu tam no, budujesz fort. No, wydaje mi się, że nie będzie tak źle, ale zobaczmy, damy mu jeszcze chwilę szansy. Trochę jedynie chyba co rozczarowujące było, to faktycznie ten statek jest taki... On nie wygląda jak statek. No tak. O! Jest ląd. Ale jak się ląd pojawiał... ale to chyba jakaś malutka wysepka? Nie. Mała wysepka. Zobaczmy, czy coś na niej jest. Nic. To jest naprawdę. No dobra, możliwe, że to są jakieś Bermudy czy coś. Nie miejmy nadzieję. Już jest maj. Mamy ląd. Faktycznie. Albo kolejną wyspę. Faktycznie. Jest wioska, od razu tubylców. Dobra, to. Aha, tutaj się trzeba. O, no nie wiem, czy ja tego nie pamiętam. Czy z tego.
O, no i zostawimy, zostawimy sobie. A jak ten fort się budował? Tam się jakiś fort budowało czasami. Teraz zobaczymy, chyba coś było. Idziemy na handel rzeczy. Aha, nie możemy, bo ci ludzie nie uźwiną więcej. No tak. To jest też fajnie, że trzeba tutaj cały czas podejmować decyzję i tego weźmiemy. Idziemy teraz. Odkryliśmy nowy świat. Muzyczka jest. Idziemy teraz do wioski handlować. Ty powiększmy. Nie można oczywiście dotykać. Nikogo? Pamiętam, a nie w tą stronę. Nikogo. Nie powinno się nikogo dotykać, bo wtedy się zabija tych. Tak. To jest ciekawe w ogóle, bo to bardzo prymitywne oczywiście, ale to jest bardzo ciekawy mechanizm, tak? Po prostu nie dotykaj i dojść do wodza. Taki, no taka minigierka tutaj jest. Tylko nie wiem, czy ten wóz teraz urzęduje. On zawsze był jakoś tak po środku. Po środku właśnie, tak. No niestety. Na razie są ostrożni. Tak, bo im się zmniejsza właśnie to nastawienie do nas. No niestety ja nie jestem dyplomatą. Oto, czy tę chatkę wodzą. Zaczynają szybciej chodzić już, jak mrówki. Tak, tak. Też fajny tryb właśnie jest taki, że oni się zaczynają wodzą. O cóż, trudno. Tu giną nasi ludzie, czyli widać po lewej. Hiszpania. Tak. Hernan Cortes. No skoro wódz nie wyszedł, a oni nas obchodzą, to no, będziemy się. No, jak długo to trwa, czyli mamy trochę możliwości. Trzeba się naprawdę... O, 91 osób już zostało. O, jest mieczyk. Jest mieczyk. Ty, a nie, to ty naciskasz. O, rekles, to teraz jesteśmy z mieczykiem. No. Aha, czyli on tylko zapowiadał się. No i teraz trzeba tak, z tego co pamiętam, efektywne jest nabijanie ich na ten miecz, tak, a nie dotykanie inną częścią ciała. Dobra, panowie już nie mogą moi szybciej chodzić, ale ci są dosyć dzielni. No ale naprawdę taka wybijająca się z wszystkich gier na Atari, ten Symmetry of Gold, to było niesamowita rozgrywka. Ja w ogóle prowadziłem swój taki dziennik pokładowy. Zapisywałem, w którym roku, w którym miesiącu wypływamy, co się dzieje, co widzimy. I miałem właśnie takim zeszycie 16-kartkowym z tą charakterystyczną taką niebieską okładką. No i pokonaliśmy ich. Możemy wziąć co chcemy. Patrzcie, ile jedzenia mają, ale no. Tak, tak. Nas interesuje złoto. Ale jedzenie też nas interesuje. I to chyba w ogóle tam miało to wpływ, jak zaczęliśmy podbijać wioski, to później chyba nas atakowali od razu. Atakowali były łapki. I tutaj można. O, zaraz zaatakowali. Tak, nie, kopalnia złota. Cudownie. No pięknie. Ach. Trzeba że jedzenie się pozbyć. Zobaczę jeszcze tylko, czy obok się tu da założyć fort. Tak. To można. I w ogóle ja w swoim dzienniku pokładałem, z mojej takiej najfajniejszej historii było to, jak zostawiłem właśnie w podobnej sytuacji z jakąś ogromną ilością złota, sporo jedzenia, zostawiłem jakiś oddział i wróciłem w to samo miejsce i nikogo tam nie było. I to było dla mnie taka tajemnica, w tym dzienniku pokładałem, jakby próbowałem wyjaśniać, co tu się stało. Brzmiało, jakby odwiedziło ich zło. No dobra, no, to za następne coś. Pięknie to wygląda, wspaniała gra. Może jeszcze jedna jakaś gra z tego wyboru i weźmiemy jeszcze z USB sobie coś. Ja bym proponował, wiesz co, może... Właśnie, co tutaj... To jest tam oczywiście klasyczny Boulder Dash. Bardzo fajna gra. Jest Capture the Flag, czyli... On jest na dwóch graczy. Jest na dwóch graczy. O, spróbować. Swoją drogą też gra wyprzedzająca technologicznie naprawdę. Czasy. Zobaczcie, jak się to się jakoś... Tak, 83 rok i mamy nie dość, że na dwóch graczy z kolorami, mamy FPS-a i split screen. A, dwójka. Dwa na dwóch graczy. Dobra, i to jest ja jestem z lewej. O, dobra, ja jestem z prawej. No, super widać. Jestem na pewno z lewej. Tak. Ja nie ruszam, to... Nie, ja jestem... Dobra, to tam musimy znaleźć flagę. Nie, no jesteś z lewej. Dobra, tylko na mapie jestem też z lewej. Aha. To myślę, że jestem z lewej. No dobra, i tam trzeba flagę znaleźć, bo nie wiem, czy odnaleźć ją tylko, czy przyprowadzić do swojej bazy.
No to dla mnie była taka ta gra niepokojąca i no na koniec trochę okej, graficznie ona była fenomenalna, natomiast była trochę rozczarowująca, no bo tutaj tą flagę jakoś się zdobędzie. Wiesz co, ta flaga jest na mapie jakby po twojej stronie. Może ja muszę tam dojść, tylko ja się zbliżyłem w labiryncie. Myślisz, że jest po mojej stronie? No ty jesteś po prawej. I widzisz, no, na tej mapie jest narysowane. To nie jest tylko taki część interfejsu. Albo się zamieni, nie wiem, jakiś kolor. Jest tylko taką ślepą alejkę. Tutaj chyba ten labirynt i ta mapa to jest bardzo ważne. O, i teraz ja mam coś, dochodzę do jakiegoś wejścia czarnego. Nie wiem, co to jest. A ja też doszedłem. Za ścianą. Jak wyglądamy? Żeby się spojrzeć. O, ja dochodzę do wejścia też. No to jest wejście, co to się świeci. O! O, masz... O! Flagę. Zdobyłem flagę. Czyli to ja muszę dojść do tych wejść, a ty musisz mnie powstrzymać. Okej. Okay. No, coś to takiego. Się. Dobra, takie demo technologiczne trochę, ale... Tak, tak. Robi wrażenie. To co, bym pokazał jeszcze z tych... Jak można uruchamiać gry, bo już wiadomo, te gry nam się zaraz znudzą, a tak naprawdę chcemy grać mnóstwo tytułów, które mamy na pendrive'ie. I pendrive, gdzie on jest tutaj. Powrzucałem tu parę gier, czyli wszystko, co zostało wyprodukowane na Atari. Problemem tu jedynie jest takim, że musimy pilnować, żeby w katalogu było maksymalnie 255 plików, co jak się na przykład ściągnie z Atari Online wszystkie gry, no to tam jest ich strasznie dużo i trochę jest to męczące po rozrzucanie. Co więcej, są aplikacje, które trochę to wspierają, ale nie znalazłem takiej aplikacji, która by operowała na katalogach, żeby mi katalogi segregowała, tylko pliki mi segreguje. Wtedy to automatyzuje, a z katalogami nie. Na szybko chciałem tam, bo nie, żeby ten AI szybko wygenerował kod, ale czegoś mi zawsze brakowało, jak on wygenerował. Trochę nawet to robi, zamiast pisania samemu. Dobrze, przykładowa jakaś gra. Ja to bym Ultimate. Ultimate, jedziemy z Ultimą. Ultima 3 pewnie. Ja przy okazji pokażę jest właśnie Ultima 4 też, ale Ultima 4 jest czarno-biała, słabo wygląda. Wersja 1 i 2, nie wiem czy to się różni. Różne tryby, jakieś mapy. Ja był program do robienia własnych mapek, ale nie wiem jak to działało, czy można było. Po prostu Ultima 3. No spróbujmy, zresztą się uruchomi. I mamy przycisk ustawień i tutaj możemy, i to jest bardzo ważne, widziałem, że mnóstwo osób tego nie ogarnia, że odbywają gry, że uruchamiają gry i ona nie działa. Zwykle trzeba zmienić, wiadomo, tryb najlepiej na Atari 130X, który ma najwięcej pamięci. Jest jakby najnowocześniejszym komputerem, tak, z tych, które mamy tutaj do wyboru. Z fajnych opcji jest parę gier, widziałem, których się nie do końca dobrze przycina trochę ekran. I tu sobie można dopasować, żeby było tak, żeby nam pasowało. I super sprawa to jest ta konfiguracja, że możemy przemapować przyciski na takie jakieś wygodne. Co więcej, ja tego nie używałem, ale widziałem na filmikach, że można klawiaturę, czyli że jakiś, na przykład gramy w ten The Last Starfighter i ta spacja to może być jakimś przyciskiem na padzie. Czyli super, w ogóle tej klawiatury nie potrzebujemy. Jeszcze tam widzę, że jest opcja włączenia basica. Tak. Co może właśnie dla niektórych gier być bardzo ważne. I tłumaczenie, urządzenie do sterowania, wiosłować. Zmniejsz, dobra. Ja chyba nacisnąłem, tutaj jest mniejszy. Nie jest. Dobra, Atari jest tak. Wychodzimy i teraz się wybiera. Tytuł się wybiera. Przypomnę. O, wybrano, dobra. Dlatego, że tutaj można jeszcze sobie wybierać, jak gra jest wielodyskowa, to można sobie wybierać kolejne dyskietki, tam chyba do 3 dyskietek i później którąś kombinacją przycisków po prostu wybierać kolejną stację dyskietek. Jakby było więcej dyskietek, jakby była gra jakaś, która ma więcej dyskietek, czyli jakieś hardkorowe takie tytuły, nie pamiętam, czy mieliśmy coś takiego, to był Gunfright, taka, nie wiem, czy... Było Dallas Quest. Dallas Quest. To tam miała, czyli cztery strony, tak? Czyli dwie dyskietki, cztery strony. To wtedy trzeba zrobić sobie taki specjalny, spreparować plik, playlistę taką. I on wtedy działa. No dobra, uruchamiamy, zacząć Ultima 3, w ogóle się uruchomi. Niekoniecznie musi. A to nie jest ta Ultima. To nie ta Ultima. To nie jest ta Ultima. Rozczarowanie. Czy mamy Ultimę? To jest Flipper. No dobrze, to może wyjdziemy. Ale wpadka.
Dobra, i tutaj mamy... Aha, bo jedna to był program, a druga... Aha, nie, to nazywały się. To jest ta wielodyskietkowa. Dobra, czyli tu jest program i tutaj nie pamiętam, jak się naciska, to była druga dyskietka. Zaraz sobie tu przypomnę. Nie, nie ten przycisk. Ten przycisk, nie. To było jakieś ustawienie. Przycisk, jeden, dwa. Bo on nas poprosi, nie? Zanim się uruchomi. Musimy tu wybrać. Jest. Dobra. Czyli tutaj nam zadziałał trigger. No i dobra. No teraz jest Ultima 3. Pamiętam napis, a jak nasz kolega wtedy skomentował ten tytuł z Ultima? Kółeczka, trójkąciki, nudziki. To jest bzdura po prostu. Kto by coś takiego chciał grać? A dla nas to był taki fenomen. No i kurczę, intro. Tak, jest intro o smoksach sile. Tak. Ogniem ich zgasi. No, pierwsze... I teraz włóż ten scenariusz, czyli ten drugi, to, którym to trzeba by. Właśnie, którym trzeba. Też może triggerem? Może triggerem. Gdyby taki z spacją pewnie trzeba będzie. O! Dobra. Tu mamy to drugie intro, takie pełne, gdzie potwory wychodzą do cywilizacji i bohaterowie idą ich zniszczyć. Bardzo istotne. Super, też spacją. Zobaczmy grę. I to jest mój początek nauki języka angielskiego. Pamiętam, że nie wiedziałem ani co to jest options, ani co to jest return, a szczególnie co to znaczy journey onward. Najtrudniejsze słowo. Aha, tu w ogóle klawiszami się robi. Całą grę? Dobra, zobaczmy, czy da się już ruszyć, czy jest jakaś drużyna. Aha, nie ma drużyny. No to weźmiemy organize party. Szybko stworzymy postaci. No i tutaj taka ważna teraz sytuacja. Hubert grał Ultima. I mamy znowu odcinek z Ultimą. Mamy znowu odcinek z Ultimą. Aha, tu już są jakieś postacie. No dobra, to zrobimy stworzenie drużyny. Tu będzie jeden. Dwa. Zobaczmy, kto tu jest w ogóle gotowy. Jak my w ogóle tworzyliśmy te postacie, musimy zresztą kiedyś może nagrać taki odcinek, już poświęcimy go jednej grze typu, nie wiem, właśnie fantasy, czy jakąś Ultimę. I my, jak tworzyliśmy postacie, to byli to często koledzy z naszej klasy, z naszej... Praktycznie zawsze. O! Wyleciało. Co? Wyleciała. No. Nie, no tak, ale zawsze tworzyliśmy bohaterów z kolegów z naszej klasy. Czy to Ultima, czy to Eye of the Beholder, czy fantasy. No i były z tym związane różne fajne historyjki, o których to jeszcze kiedyś opowiemy. No ta gra jest, ona była i tak źle zoptymalizowana, więc pewnie trudno, żeby tak za pierwszym razem ją odpalić, albo trzeba spróbować inną wersję, ale to też nie będziemy zabierać tyle czasu. No to weź jeszcze, wybierz jakąś USB, jakąś grę zręcznościową, ale że ty zagrasz taką, że zobaczymy te rewind. Czy tu się przechodzi z tego? Tym kątem. Taką jakąś zrzeszczościówę, tak żebyś mógł cofać właśnie. To Libera jest. O. To będzie dobre zakończenie tego odcinka. Jestem nudny do bólu. No, musicie nam wybaczyć trochę, bo my tak wszystko tutaj zaimprowizowaliśmy dzisiaj. Czym teraz mam potwierdzić, że to jest X? Start teraz. Właśnie wybierasz X na dyskietkę i start. Będzie to start. To jest start? Tak. No, pamiętam to. O, tu mamy trochę przycięty ekran, ale. Muszę mnie wybrać, No. Nie wiem, nigdy nie grałem w to na padzie. Jeśli tutaj byśmy poświęcili, to byśmy grali tak długo, żeby się kasowa tutaj nagrywała. To dobra, teraz cofnij. No jak to się czyli trzymasz start i tu lewo. No jeszcze, teraz już cofasz. Tym, już nie trzymasz start. Sobie wybierasz, wiesz, którą rzecz. O dobra, i tu chcę start. I super jest to, że jeszcze pozwalają... Żebyś się przygotował. To jest genialne rozwiązanie. Nie no, super. No i on zawsze tą historię, że ten tutaj słówko paliwo to było
nie wiedzieliśmy z ojcem, co znaczy tak. To słowo i sprawdzaliśmy w słowniku, bo niszczyliśmy to i w pewnym momencie po prostu ginęliśmy i ta gra nas była kompletnie niezrozumiała, o co chodzi, do czego ona przestaje nam latać ten samolot. No i w słowniku, ten słownik był jakiś wybitnie dziwny, bo był opał. Tak, bo to, opał. To jest pewnie słownik angielski, a to jest po amerykańsku. Tak, to jest po amerykańsku. Jakiś gaz powinien być albo coś takiego. Petrol. A tutaj był właśnie jako opał. No i my nadal nie widzieliśmy. Graliśmy strzelami. Dopiero jak ktoś z nas niechcący przeleciał przez to, bo my na początku nie wiedzieliśmy, że w ogóle można na to wlatywać na to. Tylko nie szczyliśmy, bo punkty się dostaje. To jest problem. Że zostało ujemne, to coś by sugerowało. Teraz z przewijaniem. Znaczy, z przewijaniem można troszeczkę więcej poćwiczyć granie na padzie, bo dla mnie jest totalną abstrakcją. Mhm. O, tam się zniszczy. Nie, ale bardzo przyjemnie. No i super jest to, co pan wie, że możesz sobie wtedy się naprawdę zrelaksować. I te dźwięki. W ogóle wszyscy powtarzają, że właśnie River Ride to jest taka gra, która się bardzo kojarzy z Atari, pomimo że ona jest na wiele platform, jest nie tylko na Atari, to jednak wywodzi się z tego komputera, czy jeszcze na Atari 2600 było, i u wszystkich Atarowców było, jak ktoś przychodził i miał inny komputer, no to u kolegi Atarowca mógł oczywiście do River Ride spotkać. Dobra. Nie. Tak, chyba pokazaliśmy wam jak wygląda Atari, jak na nim sobie można pograć. Ja na pewno polecam, nie wiem, Kuba. Zdecydowanie. No. Poza tym jest to taki komputerek kompaktowy, który można schować sobie w szufladzie, wyjmować w razie potrzeb, albo zabrać na wakacje. Ja wiem, ja tylko jeszcze jedną grę ci pokażę, bo takie chyba najważniejsze, przynajmniej dla mnie, ale dla ciebie wiem, że też nie uruchomiliśmy. A może tak trzeba zamknąć. Ten odcinek, a więc grę, w której dużo bajerowałem. Agentura. Natomiast się fantastycznie w nią grał, bo chwilę w nią pograłem. Dobra, proszę start. Bo się tutaj, jak się naciśnie nie start, tylko select, to jest ten tryb trudniejszy. No, nie wiem, który jest tam chyba start. Agentura USA to absolutny klasyk. I to dla mieszkańców trzeba wybrać tych diamentów. Masz pożary. Jezu. Oni chyba mogą wziąć tylko maksymalnie 10. W ogóle taka fajna sytuacja była, bo byliśmy na retrospekcji ostatniej, na tym evencie. Muszę napisać, tak? Bilet. No nie będę kupował biletów tutaj. Byliśmy na retrospekcji i w pewnym momencie była taka fajna sytuacja, że usiedliśmy i graliśmy sobie. Znaczy ja to wtedy akurat grałem, to na jedną osobę. W Agenta USA, Agenta USA, czyli powiedzieli, ale Agenta USA. I wiele za wcześnie, to trzeba mocno nie wsłuchać się. I fajny był moment, gdzie prawie udało mi się za pierwszym razem dojść do końca, ale niestety zostałem zarażony, ale później znowu z powrotem jakoś się odmieniłem i była taka niesamowita walka w takim przejętym przez te fuz ciała obszarze. Ciekawie tam można było lawirować, że ta sztuczna inteligencja jest taka zabawna, można ją to trochę wyprowadzić w pole, ale nie do końca. A jeszcze mieliśmy problem, bo nie było tam słychać, nie była głośna muzyka. Ty masz taką samą sytuację. To teraz też słabo słyszę, bo nagrywamy odcinek, ale żeby pojechać na gapę, trzeba wejść zaraz po sygnale. A wtedy w ogóle nic nie było słychać i żeśmy liczyli sekundy. Tak, tak. No, ale wydaje mi się, że pokazaliśmy wam właśnie Atari D, myślę, że dokładnie D400, już spolszczajmy wszystko, Atari Mini, najnowsza od Retro Games, najnowsza platforma, najnowsza konsolka symulująca właśnie komputer Atari i konsolę Atari. Znowu mi się nie udało wejść. To dzięki wam. Dzięki wielkie.